Gorące pytania, telewizja w Polsce.pl, Edyta Hałdyńska i kolejny punkt naszego programu. W naszym studiu goście Tadeusz Płużański, szef publicystyki TVP Historia. Dzień dobry. Oliver Pochwat w Sensie.pl. Dzień dobry. Niech będzie Pan Jezus Chrystus. Dzień dobry. Na wieki wieków. Czy Robert Biedroń zostanie prezydentem? O to dzisiaj pytamy, bo jesteśmy na świeżo po konwencji, no właśnie, kandydata lewicy na prezydenta. Czy to się uda? I czy rzeczywiście prezydent, jak o sobie mówi, małego miasta, pochodzący z małego miasta, i prezydent takiegoż, który stał się symbolem takiej możliwej zmiany właśnie w tym mniejszym mieście na Pomorzu, czyli w Słupsku, jest w stanie pociągnąć tłumy za sobą także teraz? Czy jest w stanie wygrać wybory prezydenckie w maju 2020 roku? Na początek posłuchajmy samego zainteresowanego Roberta Biedronia. Możemy stworzyć takie państwo, w którym po prostu czuje nam się i godnie, i dumnie. I taką Polskę zrobimy. Zawsze tam, gdzie ludziom było ciężko, gdzie łamane były czyjeś prawa, nie zawsze było łatwo. Ale podobnie jak wy, nigdy się nie poddałem, nigdy nie zrezygnowałem. Motywowało mnie bowiem to, co często was motywuje, to, o co walczę, to, że jest to po prostu najnormalniej w świecie ważne. Motywowali mnie ludzie, tacy jak wy. Robert Biedroń w ten sposób o swoim starcie w wyborach prezydenckich. Szczerze mówiąc, przysłuchiwałam się też, czy będzie właśnie takie odcięcie od tej twardej lewicy, od Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A w naszym studiu jest Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka także, który bardzo mocno niepochlebne zdanie o tej części twardego elektoratu lewicy ma, więc zapytam, bo były jednak słowa i było odniesienie Roberta Biedronia mówiące o tym, że PRL to jest taki okres, w którym wielu skorzystali między innymi rodzice Roberta Biedronia, bo dostali mieszkanie socjalne i tak dalej. Czy możemy doszukiwać się tutaj tej chęci połączenia czy przepisywania dobrych zasług temu okresowi w historii Polski? No, Robert Biedroń stara się iść drogą Włodzimierza Czarzastego. To był taki ukłon w jego kierunku. Czarzasty jawnie popiera komunę, uważa, że to był najwspanialszy okres w historii Polski, same sukcesy, a że tam, prawda, jacyś chuligani występowali przeciwko temu, no to to są koszta społeczne. No i Biedroń właśnie zdaje się, że zaczerpnął tutaj tego typu propagandę właśnie od Czarzastego. No jeśli mu było dobrze w PRL-u, no to jest jego rzecz, ja w to nie wnikam. Natomiast trzeba widzieć te sprawy jednak globalnie, tak, że Polska nie była krajem wolnym, że byliśmy pod okupacją sowiecką i to przez cały czas, od 1939 roku aż do 1989, a mentalnie jeszcze pozostajemy niestety też mocno skomunizowani, zbolszewizowani. I jak pani redaktor mnie pyta, czy mi się podoba Robert Biedroń, tak, no to ja powiem, że dla mnie to nie jest żadna nowa lewica, tak, to jest to samo. Ale dlaczego nie ma możliwości, żeby ci nowi parlamentarzyści odcięli się od tej czerwonej historii? Problem polega na tym, że jest część właśnie komunistów, marksistów, ale są też ci nowi przedstawiciele nowych ideologii światopoglądu właśnie lewicowo-laickiego, postępowego, który jest dalszą częścią, jest kontynuacją właśnie komunizmu, tylko pod inną postacią. I pan Biedroń właśnie to niestety ten nurt reprezentuje. Natomiast szans żadnych nie ma w szankach wyborczych. To może być zagrywka Czarzastego, tak to się tłumaczy, prawda, żeby wyeliminować Zandberga, który rzeczywiście może być zagrożeniem dla Czarzastego. Czarzasty ponoć nie chciał właśnie wystawiać takiego silnego kandydata, siebie też, no właśnie, z jakichś powodów nie chciał. Wystawili Biedronia, który jest kandydatem na pożarcie. I ja myślę, że to, znaczy ja się cieszę z tego powodu, nie ukrywam, że ta nowa, stara lewica będzie traciła. No właśnie, jest też swojego rodzaju dwugłos, można powiedzieć, na lewicy, jeżeli chodzi o takie właśnie odcinanie się
bo to jasno robił Adrian Zandberg, przynajmniej tak mówił, deklarował tylko jasno. Deklarował. Ale tu takich deklaracji jasnych nie było, dlatego ich poszukiwałam w tym wystąpieniu, ale czy możemy rzeczywiście stwierdzić, że młodzi, ci, którzy nie pamiętają tamtych czasów, pójdą w tę stronę, zagłosują na Roberta Biedronia? Znaczy na pewno Robert Biedroń dostanie jakiś tam procent głosów, no to nie ulega żadnej wątpliwości, natomiast... Pytanie jaki? Ciężko oceniać, bo nie ukrywam, że ja osobiście wydaje mi się, że Robert Biedroń dostanie tak plus minus, stawiam 5%, to będzie max co dostanie. No ale też nie zapominajmy, że w samym tym, nawet nie wiem jak to teraz już to, nowa lewica, stara lewica w tym tworze rakotwórczym. Tylko Schild, prawda? Bo tylko Schild jest tak, to się wszystko się zmienia. I szczerze powiedziawszy, no niestety, no ja to zawsze powtarzam, że lewica w Polsce ma problem z historią. I niestety to tak samo widać w przypadku chociażby pana Czarzastego, pana Biedronia i pana Zandberga. No prosty przykład. Pan Czarzasty wielbi PRL, że to był najlepszy okres w Polsce. No kraina mlekiem i miodem płynąca, tak? Znajomy sowieckiego generała. No ale z drugiej strony, no co idzie, że w ramię z zadeklarowanym homoseksualistą, to może przypomnimy, co się działo podczas akcji Hyacynt, kiedy było inwigilowane w Polsce środowisko homoseksualne, więc no, też się zastanawiam, co ich tam właściwie wszystkich łączy, no chyba miłość do komunizmu, no bo nie jakaś taka spójność historyczna czy ideologiczna. To już na odrębną dyskusję, zresztą było takie gorące pytanie o tę właśnie lewicowość i w której partii teraz jest jej najwięcej, te właśnie czystą lewicowość, czyli walka o prawa pracownicze, czyli świadczenia socjalne, ale to już na odrębną dyskusję. Jeżeli mówimy o takiej różnicy zdań wewnątrz lewicy, no to Anna Maria Żukowska skomentowała śmierć sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W jej obronie stanął Włodzimierz Czarzasty. To wygląda na klątwę dublera. W ten sposób Anna Maria Żukowska skomentowała informację o tym, że nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. W jej obronie stanął Włodzimierz Czarzasty. Natomiast wczoraj w programie Telewizji Polskiej Strefa Starcia Andrzej Szejna, czyli także część lewicy, powiedział, że takie sformułowanie, taki komentarz był nie na miejscu w dniu śmierci sędziego. Oczywiście, że nie na miejscu, to paskudny komentarz. No, pan Szejna też jest komunistą, jawnie chwali PRL, jawnie i obrzydliwie atakuje żołnierzy wyklętych. Teraz może troszeczkę stonował, ale takie mają przekonania ci ludzie, jak ja słyszę zresztą hasło lewica. Chamstwo i zbydlęcenie, no powiedzmy sobie tak. to wprost. No. Jak słyszę hasło lewica, jeszcze nowa lewica, to przypominam sobie to tak zwane zjednoczenie PPR-u z PPS-em, a de facto bo przecież wtedy nastąpiła śmierć polskiej lewicy. Komuniści zniszczyli Polską Partię Socjalistyczną, niby się połączyli, ale de facto ją wchłonęli i było to wrogie przejęcie i od tego czasu PZPR na to przecież nie była partia lewicowa, tylko partia komunistyczna i ta nowa lewica dzisiejsza jest spadkobiercą właśnie tych tradycji. Mówiliśmy o tym, jakie szanse mógłby mieć Robert Biedroń, to posłuchajmy, co na ten temat mówi Włodzimierz Czarzasty o Robercie Biedroniu. Pan Robert Biedroń odpowie na każde pytanie. Odpowie na pytanie w sprawie... Ale ja pana pytam. Ale to ja panu mówię. Tak. W sprawie państwa świeckiego odpowie to, a pani Kidawa, no trzeba skonsultować, porozmawiać, podyskutować. Odpowie na przykład, czy wiek emerytalny powinien być na tym poziomie, czy powinien być na innym. Pani Kidawa powie, zastanówmy się. Odpowie na przykład... Skąd pan wie, co powie pani marszałek Kidawa? Bo słucham, co mówi. Ale jeszcze kampania się tak naprawdę oficjalnie nie zaczęła. A to pan sobie wyobraża, że mówi to przed kampanią, to w kampanii dopiero co będzie mówiła. Czyli Biedroń pokonuje panią Kidawę-Błońską i wchodzi do drugiej tury. Biedroń ma jasne poglądy w tych sprawach. Biedroń ma pewne wsparcie partii Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Biedroń wejdzie do drugiej tury. I wie pan, co wtedy się stanie? Dadam. Czy odleci pan? A czy pan teraz nie odlatuje czasem? Czy pan teraz nie odlatuje? Bo takie mam wrażenie. Pan Duda powie do widzenia. Aha. Czyli Biedroń wchodzi, wygrywa z Dudą. Tak.
No właśnie, 5% pan szacował, to będzie Robert Biedroń, a tu dowiadujemy się, wygra Robert Biedroń. Przepraszam, że się śmieję, przepraszam. Uf, dobra, już. Tadeusz Pużański. No to trudno to w ogóle komentować. No rzeczywiście Włodzimierz Czarzasty jest sprytnym, cwanym graczem politycznym, no ale tutaj przecwanił. Biedroń nie ma żadnych szans, żeby wejść do drugiej tury. Jest najgorszym z możliwych kandydatów tej tak zwanej lewicy, bo jest rozmazany, rozmemłany, nie ma żadnego programu. No to co przedstawił lewicy, pani redaktor, to co przedstawił podczas tej konwencji, to nie był żaden program. Opowiadał o swoim dzieciństwie, opowiadał o tym, jak wyjeżdżał pracować do Wielkiej Brytanii i można się wzruszyć, prawda? Można sobie tam, ten kto chce, zapłakać, prawda? Pożalić się nad losem, ciężkim losem Roberta Biedronia, ale nie jest to żaden program polityczny dla nikogo. To teraz zastanówmy się. Robert Biedroń obiecywał, że jak dostanie się do Europarlamentu, się rzeknie mandatu. No i co, dostał się do Europarlamentu? Zastanówmy się, jakim Robert Biedroń jest kandydatem dla tych innych kandydatów, no nie tylko spośród lewicy. Mamy teraz tylko z ostatnich dni także potwierdzenie startu Krzysztofa Bosaka, czyli mamy z jednej strony lewicę, z drugiej taką prawicę, Krzysztof Bosak. Jest jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz, no i jest Małgorzata Kidawa-Błońska. To może zostawiając tych czarnych koni, czyli Andrzeja Dudę i Małgorzatę Kidawę-Błońską, która najpewniej będzie na drugim miejscu, to który z tych pozostałych kandydatów wygląda najsilniej, gdzie w tym jest Robert Biedroń? No cóż, no myślę, że jest na szarym końcu tej stawki, no bo... Za Krzysztofem Bosakiem? Nawet za Krzysztofem Bosakiem, śmiem twierdzić, bo Krzysztof Bosak bardzo się wyrobił politycznie przez ostatnie lata. Myślę, że Konfederacja, co by o niej nie powiedzieć, ma program, wie czego chce. I od Tańca z Gwiazdami już dawno Krzysztof Bosak właśnie przeszedł do takiej twardej polityki. No jest, trzeba przyznać, człowiekiem wszechstronnym, skoro kiedyś potrafił tańczyć, a dzisiaj politykuje. I zapewne przedstawi zwarty program polityczny narodowo-katolicki. No pytanie przy okazji, co się stanie z Konfederacją, bo już słyszymy, że no tam jednak może dojść do rozłamu, bo wolnościowcy, którzy przegrali od Korwina, którzy przegrali w tych głosach elektorskich, przegrali walkę o kandydata na kandydata Konfederacji, no już są bardzo niezadowoleni, więc być może przynajmniej na te dwa obozy Konfederacja się podzieli, czyli Korwin odejdzie, być może jego ludzie, być może nawet będzie startował w wyborach prezydenckich. On jest na tyle nieprzewidywalny, że może się stać wszystko. I narodowcy pozostaną znowu no, taką mniejszą grupą. No, w sumie szkoda, bo to jest ciekawy projekt polityczny jeszcze z Grzegorzem Braunem. Właśnie w jedności siła, jeśli oni chcą cokolwiek osiągnąć, no to nie mogą się w tej chwili dzielić. I ostatnie zdanie, czy Robert Biedroń będzie przed Krzysztofem Bosakiem, czy nieco za? Czy mi się wydaje osobiście, że Robert Biedroń w wyścigu o fotel prezydencki zajmie ostatnie miejsce. No jak oceniać tutaj pana posła Krzysztofa Bosaka? No ja muszę powiedzieć, że jest merytorycznie przygotowany, na pewno ma więcej do powiedzenia od Roberta Biedronia. Tadeusz Płużański, Oliver Pochwat, dziękuję panom bardzo serdecznie. Odpowiedź Dziękujemy. Naszych gości na nasze gorące pytanie brzmi: nie, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym punkcie programu.